Tyflo Akademia przedstawia. Cześć, witam na kanale Tyflo Akademia. Dzisiaj pokażę Wam kasetki na drobne, zwane bilonówkami. No. Pierwsza z nich jest taka prostsza, mniejsza. I ustawiając ją krótszym bokiem do siebie, bez wcięcia, po lewej stronie będziemy mieć 5 zł. 5 zł ma cały ząbkowany brzeg i jest duże. Potem mamy 50 groszy, które jest całe ząbkowane, jest nieco mniejsze. Potem mamy 5 groszy, które jest małe i ząbkowane naprzemiennie. Potem mamy 10 groszy, które jest jeszcze mniejsze, jest naprzemiennie ząbkowane. Potem jest grosz, który jest najmniejszy, jest cały ząbkowany. Potem 2 grosze, które jest też dość małe i ma gładki brzeg. Następnie mamy już po prawej całkowicie 20 groszy, które ma też całe ząbkowane. Często się myli z 50 groszówką, bo mają bardzo podobny rozmiar i też ząbkowany brzeg. Potem mamy 2 złote, które ma całe gładki brzeg i złotówka, która ma naprzemiennie. I to jest taka zwykła monetówka. Kasetka. Druga została zrobiona z myślą o niewidomych, ponieważ na tyle ma banknotówkę do sprawdzania wartości nominałów. Przykładamy sobie do tego dłuższego brzegu dłuższą krawędź banknotu i na podstawie wypustek od góry mamy 200, potem mamy, przejeżdżając palcem od góry w dół, 200, 100, 50 i 20. Kropek na dziesiątki nie ma, no bo wiadomo, jak nie będzie sięgać do 20, to będzie to dziesiątka. Jednak jest niewygodna, ale praktyczna, bo można na szybko sobie schować jakieś większe pieniądze i przyłożyć potem do portfela. I ona ma taki sam układ jak tamta banknotówka. W każdych banknotówkach mamy taki sam układ. 5 zł, 50 groszy, całe ząbkowane, 5 zł, 50 groszy, całe ząbkowane, 5 groszy naprzemiennie ząbkowane po kolei, 10 groszy też wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Potem jest 10 groszy, grosz, 2 grosze, 20 groszy, 2 złote i złotówka. Zaleta tej bezbanknotówki jest mniejsza i poręczniejsza. Wada i zaleta tej, no to oczywiście banknotówka, bo przez którą jest większa, ale jest praktyczniejsza, bo jak zapomnimy banknotówki osobnej, no to możemy zawsze sprawdzić na tej, choć jest niewygodna. To wszystko było w tym odcinku. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Cześć!